W dzisiejszym niesamowitym odcinku z Mario plus Rabbit Spark of Hope przejdziemy główną misję na tej planecie. I słuchajcie, dokonałem czegoś niemożliwego. Pewnie mi nie uwierzycie, ale tak, podjąłem decyzję i zagrałem w grę poza nagrywaniem, więc teraz mam już zbustowane postacie i powinno nam pójść zdecydowanie łatwiej. Tak więc, drogi widz, zostaw oczywiście łapę w górę i zasubskrybuj ten kanał po więcej takich odcinków. A my oczywiście wracamy do gry. I ważne jest to, abyście dzisiaj dobili dużo łapek w górę, bo widziałem, że ostatnio bardzo słabo wam to idzie, więc dzisiaj się postarajcie i dobijcie chociaż 1000. Myślę, że to będzie całkiem spoko liczba. A ja już wam pokazuję, zrobiłem wszystkie, prawie wszystkie questy na pierwszej mapie, którą możemy sobie tutaj zobaczyć. Jak widzicie, jest już dość pusto tutaj, w sensie questy pobocznej. Powiem wam szczerze, że nic was takiego ciekawego nie ominęło. Te wszystkie questy poboczne polegały na tym, że po prostu musieliśmy wygrać walkę, więc po prostu tych walk nie zobaczycie, które nic, kompletnie nic nie wnoszą nowego do fabuły, więc jakby moim zdaniem dobrze zrobiłem, że to pominąłem, bo nic ciekawego byście się nie dowiedzieli, tylko byście musieli oglądać te walki i by was to po prostu nie nudziło. A teraz jesteśmy tutaj na drugiej mapie, na której też porobiłem parę sobie tutaj oczywiście questów i z tego co widzę powinienem pójść teraz jakoś tędy pod mostem, przynajmniej tak to wygląda, ale czy my możemy tutaj, no właśnie, my nie możemy tutaj pójść, więc to się pewnie później odblokuje, więc póki co musimy pójść tędy. Tego gościa sobie skipniemy, bo mi się z nim nie chce walczyć, wejdziemy po prostu do jaskini, bo naszym celem dzisiaj jest dostanie się na samą górę i będziemy mieli bardzo fajny skład, tylko że póki co, jak widzicie, nasz skład nie jest najlepszy. Będę musiał w ogóle wyleczyć ten skład. Zaraz wam pokażę wszystko, jak wygląda oczywiście tutaj, żeby nie było. I jesteśmy w tej jaskini. To jest chyba już ta jaskinia. Tak, to już jest ta właściwa jaskinia, gdzie będziemy musieli troszeczkę tutaj już pokombinować. Chyba wejdziemy sobie tędy. I tak, chyba tu już byliśmy, o ile się nie mylę. Tak, możemy przejść tędy i już wam pokazuję w ogóle nasz skład, jak wygląda. To jest nasz skład, on nie jest najlepszy. Ja tutaj zamienię oczywiście Rabbit Peach na oczywiście naszego Brawlera, bo to jest najlepszy skład. Nie ma lepszego składu aktualnie. Jest tak dobrze mi się nim gra, jak żadnym innym. Sparki też poulepszałem, talenty też postacią rozdałem. Zresztą wam w sumie pokażę, bo pewnie chcecie sobie zobaczyć. Mamy takiego sparka. Wiem, jak działa wodny spark, wiem, jak działa reflektor. Już się nauczyłem tutaj wielu, wielu ciekawych rzeczy. Oczywiście mamy też inne sparki, ale jakoś mi te inne sparki super, tak super bardzo nie kupują. Ten wygląd, ten naprawdę jest całkiem fajny i też jakby zdejmuje efekty, więc też jakby można go tutaj fajnie wykorzystać. Ten zielony też jest całkiem spoko, ale jakoś tak, kurczę, tutaj nie chcę go jakoś specjalnie używać. Ten jest zwykły, po prostu dodaje nam atak do lodowych, a ten zwiększa nam tutaj o 40 ataki zwykłe. Niby spoko, ale to jest tylko na jedną turę, więc też nie aż tak super. Dobra, wchodzimy tutaj, bo to jest nasz cel. Pyk. I jesteśmy tutaj. Teraz tak, ten most, o ile się nie mylę, powinniśmy przewrócić. Aha. I teraz powinniśmy mieć już przejście. O, mamy przejście. Tylko czy to jest przejście do sekretu, czy do miejsca, do którego chcemy się udać? To jest dobre pytanie. I exit. Chyba to będzie już to, tak mi się wydaje. Oczywiście teraz na odcinkach będziemy lecieli z główną misją, więc jakby tutaj nie musicie się martwić, że będzie coś nudnego i tak dalej. I tutaj mamy quest poboczny. Ja go sobie zrobię, myślę, że poza odcinkiem. A my tymczasem chcemy się dostać w drugie miejsce. W sensie wejdźmy sobie w mapę i chyba tak, powinniśmy tam to przesunąć i powinniśmy przedostać się na drugą stronę. Jakoś tak, bo tu jeżeli to rozwalimy, to nam kompletnie nic nie da, więc musimy wrócić do jaskini. Jak widzicie, ta mapa jest trochę zakręcona, ale te mapy już takie będą. Już lżej te w tej grze nie będzie. W ogóle swoją drogą zacząłem, że jest opcja w tej grze, że można wyłączyć całkowicie zadawane obrażenia i takie wiecie. Wchodzicie sobie w opcję, zmniejszacie poziom trudności na najłatwiejszy. I po prostu, o, i tyle, co nie, jakby zero obrażeń, zero niczego. Just like that. Dobra, chyba powinienem wejść tu. Tak, i chcę się dostać na drugą stronę, bo to chyba tak właśnie powinno działać. Tak, i to jest po tej stronie teraz i jestem tu, gdzie powinienem być i to jest to wyjście. Tak, troszkę to zakręcone, ale tak to mniej więcej tutaj nam działa, więc jakby chyba jest całkiem spoko, tak mi się wydaje. I tak, jesteśmy tutaj, coraz wyżej, więc zaraz tutaj będziemy mogli wejść. Już nawet chyba na mapę nie muszę patrzeć, bo prawdopodobnie dostaliśmy się, tak, do tego miejsca, gdzie chcieliśmy, bo tu wszystko jest poblokowane, zobaczcie. Wszystko jest lodem zablokowane. Też nie wiem, do czego służą te kółeczka, one się tak świecą fajnie, ale to chyba później będziemy mieli jakąś zdolność, która będzie nam
jakby pomagała to odblokować. Takie tam mam tutaj wrażenie. Dobra, na samą górę. Wiem też, jak się już biega. Też się nauczyłem. Wiele rzeczy się nauczyłem po prostu grając. Ale nie ma co ukrywać. To jest gra, która wymaga od nas, abyśmy grali poza odcinkami. W sensie, abym ja grał poza odcinkami. Dobra. Mamy checkpoint, więc będziemy mogli się tutaj ładnie teleportować. Bardzo dobrze. I teraz tak, chyba musimy pójść tutaj. O tak, i to będzie już misja główna. Icy Breath of Winter. Dobra, 11 level. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. No, Dark Mess Tentacle. Okej, jeżeli to rozwalimy, to burza śnieżna minie. Tak jest, planeta zamarznie, jeżeli się nie pozbędziemy tego tentakla. O! Affinity with the Sparks? From this point onward, each of you can equip a second spark before engaging in combat. Choose wisely. Czyli będę mógł mieć po dwa sparki od tej walki? What? Ej, czyli walki będą jednak 3 na 3, ale będzie można mieć po dwa sparki. Okej, okay. Oj, 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 faktycznie. Destroy Stone Mask. Czyli tą maskę gdzieś tam na końcu. O, ale to będzie ciężka walka. Ale to będzie ciężka walka. I spark nowy. Co za spark? Ciemka. Electroid. Okej, czyli dołączy do nas, jeżeli pokonamy wszystkich przeciwników. Uważaj na... Dobra, trzeba będzie uważać, bo maski będą mogły nas zdmuchnąć. They can be destroyed. Now, czyli można je niszczyć. Second spark, a spark unlocked. Give me that. Czyli teraz po dwa sparki każda postać może nosić. Wow. Dobra, to zmienia postać rzeczy. Ciekawe, czy będzie można dwóch naraz używać. Dobra. Myślę, że ognisty spark poleci do ciebie. Princess, ona ma tego Aquanoxa i ona ma obrażenia obszarowe, więc dodatkowo do obrażeń obszarowych warto by było jeszcze zadać... Mamy tak, wodne obrażenia przy niej. Dodajmy jej jeszcze może sparka, który... Dokładnie tak, jeszcze daje coś takiego. Tak, ty będziesz miał ognistego, dobra, a Mario ma reflektora, plus jeszcze jakiegoś możemy dla Mario dać. Plus... On miał tego standardowego, to jest na jedną turę, a to jest też na jedną turę. Super Frostbite, czyli to jest jakiś lodowy atak. Dobra, wydaje mi się, że ten będzie spoko, do zwykłych ataków. Dobra, pyk, pyk. Nie tego! Proszę mi zamienić tego na tego. Proszę, cyk, i teraz tego dajmy oczywiście tu. Wow, dobra, te walki naprawdę już przybiorą tutaj na intensywności, nie ma co ukrywać. Ale fajnie, fajnie się gra, więc jakby tutaj... Nie ma co narzekać. Dobra, rozejrzyjmy się. Mamy tak, bomberkę. Mamy ciebie. Aha. Tu mamy coś takiego. W ogóle na co wy jesteście nieodporni? Na ogień czy na co? Zobaczmy. Na wodę nie są odporni, czyli idealnie. Princess Peach będzie w stanie tutaj ich ogarnąć. Tu będzie druga maska, ale widzę, że to nie będzie trudna walka. Zobaczcie, ile bomberek jest. A, i tu mamy jeszcze takiego, snajpera. I on jest nieodporny na ogień, czyli dobrze wybrałem, okej. I zniszczyć trzeba będzie to wielkie. Dobra, no to close chyba na to wychodzi i wracamy na pole bitwy. Okej, zaczyna się walka. I te maski, a one cały czas tutaj dmuchają. One nie dmuchają co jakąś turę, tylko... Tak, i teraz dmuchnie. Aha. W ten sposób, dobra. Dobrze, czyli tak, spróbujmy zrobić tak. Ciebie, team jump. Nie zostałem zdmuchnięty? Okej, nie zostałem zdmuchnięty, więc git. Możemy ciebie zdaszować, ewidentnie. Ja od razu bym chciał... O, proszę bardzo. Czy dam radę? Czy dam radę? Halo? Dobra, rzucam to. Po prostu rzuciłem, dobra, udało się. No, jakoś tak nie mogłem wymierzyć, mówię, coś jest nie tak. I faktycznie, coś się tutaj nie chciało wymierzyć za bardzo. Dobra, czy ty możesz atakować? Nie, nie możesz atakować. To będzie counter-atak. To nie chcę. Widzicie, już ogarniam skille całkiem dobrze, więc... No jak widać, lepiej mi idzie. Dobra, pytanie, czy... Jeżeli ciebie dam tutaj, to czy Mario będzie w stanie polecieć tak wysoko? Pewnie będzie w stanie. Dobra, czy ty jesteś w stanie tutaj... Okej, jesteś w stanie zranić dwóch naraz. 5% szans. Dobra, czyli tak, użyjmy może sobie tego Sparka. Splash attack. To zdecydowanie jest coś, czego chcemy. Dobrze.
I jeszcze mogę tego Sparka użyć. Tylko, że jak tego użyję, to mi zużyje. Dobra, okej. To nam daje boosta całkiem fajnego, ale ewidentnie to nie jest taki do końca fajny boost. Jest efektyw, jest efektyw. Dobra, czy Mario ma... Mario ma tego Sparka, ej. Dobra, czyli jeżeli wezmę teraz tak i zboostuję zwykłe ataki, używając dwóch Sparków, w sensie użyłem tego i teraz tak, ty też masz zboostowany atak, to prawie uda mi się załatwić tego gościa. Ale on pewnie odleci daleko i zginie. Tak? Nie, przeżył niestety. Kurczę, niestety przeżył. Ale chyba Mario go sięgnie. Nie, Mario nie ma zasięgu, niedobrze. Ale dobra, mamy na pewno już... A jednak go sięgnie, okej. Mógłbym zrobić Team Jumpa Mario. Tak, żeby go bardziej w przód dać. Okej, może tak zrobimy też. To nie będzie wcale takie głupie. Tak w przód, ale... Właśnie, czy aż tak bardzo chcemy go dawać w przód? 0%. O, no właśnie. A stąd? Dobra, stąd też 0%. A jeszcze dalej? Jakbym tak się wysunął na sam brzeg? 0%. Dobra, mógłbym pójść na górę. Troszkę skiepściłem, to bo mogłem jednak stamtąd atakować, ale... Kurczę, no chciałem za bardzo, chciałem za dobrze, co nie? No, mogę wejść na górę. Ale jak wejdę tutaj, to już się nie będę mógł stąd ruszyć. Ale bomberki chyba nie podejdą do mnie. Dobra, pyk. I mogę rozwalić dwie bomberki chyba. Tak, to jest dobry, to jest bardzo dobry ruch. Uważam, to jest bardzo dobry ruch. Bo dwie bomberki mniej, teraz nikt do mnie tutaj nie podejdzie. Co prawda jestem wystawiony. Mario ma 1 HP. Ajdź, najgorzej. Nie zwróciłem na to uwagi przed walką. O nie. O nie, i teraz nie mogę nim ruszyć już. Dobra, Princess Peach. Też nie masz już żadnych ruchów. Ojojoj, to już koniec, to już nie ma Mario. Mario odejdzie z odejdzie od nas, chyba że jakoś... No mógłbym, ale no właśnie, to mi wyleczy tylko... Tylko ciebie wyleczy, tak? Dobra, użyję tego, niech będzie. W dwójkę też się da wygrać. No zobaczmy, co się wydarzy, na pewno nic dobrego. Jestem pewien, że się nic dobrego nie wydarzy. Jeszcze błędy popełniam i to straszliwe momentami. Ozdłuchnęło bomberkę. Z tego, co widziałem, więc przeciwnicy też mogą w to wpaść. No. Okej. That's kinda przeżyłem. Nie wiem, czemu mnie tamten nie zaatakował. Dobra, zdecydowanie wchodzę tutaj. Podchodzę tutaj. Princess Peach, poproszę ciebie tutaj. Poproszę ciebie i... Chwila. Co ja chciałem zrobić? Nie, na pewno chcę tak. Na pewno chcę to. Trochę go uleczyło. Ale nie, bo chciałem tarczę dać, żeby ona tarczę dała dla Mario. Ale to jak widać nie dałoby mi zbyt dużo. Dobra, ty możesz wejść, ty nie możesz wejść. Okej, to niedobrze, to nie wróży dobrze. Sięgnie Mario? Chyba nie, dobra, więc tak. To będzie bardzo sprytne zagranie z mojej strony. Patrzcie, wchodzę tu. Schodzę na dół. Teraz tak, Princess Peach nie ma zasięgu. Ona może zrobić, no w sumie mogę zrobić nam Team Jumpa. Nie będzie też głupie. Dobra, team jump. Tak, żeby już się przemieścić na górę, co nie? Dobra, do środka. Wszyscy mogą już być na górze. I tak, schowaj się za zasłoną na pewno. Mario wbija. Też można go dać za zasłonę, bardzo ważne. I oczywiście Rabbit Mario też musi być za zasłoną. Dobra, mamy wszystkich. I teraz tak. Princess Peach, to podejdziesz tu. Mario. Team Jumpik. Tylko, że nie wiem, czy mi starczy zasięgu, żeby aż tak bardzo tam wejść. No chyba mi nie starczy. Dobra, na pewno tak. Jeden atak mogę zrobić. Albo atak. Bomberka. Albo w ciebie. Dobra, przydałoby się tamtego gościa rozwalić. O nie, wszedłem w jego zasięg. Nie przemyślałem tego. Ucieczka. Ale w sumie dobrze, bo jakbym leciał Mario, bardzo dobrze w sumie wyszło, bo jakbym leciał Mario, to bym zginął prawdopodobnie. A tak to Mario ma szansę na przeżycie i szansę na zaatakowanie. Dobra, team jump, co się złego może stać? Na pewno będę mógł polecieć sobie teraz tu. Stompa nie chcę, chcę dasha. Pick up. Naura. Dobra, i teraz tak. Mam jeden atak. Albo atak, albo reflektor. No, albo w ciebie i w ciebie. Albo dwa w ciebie. Dobra, zaryzykujmy dwa w ciebie. Niech będzie dwa ataczki. I teraz tak, Princess Peach.
O, 0% szans, idealnie, po prostu. Czy może zrobić team jumpa? Ona chyba już nie może. Okej. Ty możesz, a ona, czekajcie. No już nie może team jumpa zrobić, może jeden dash zrobić co najwyżej. Dobra, ale na pewno Rabbit Mario może zrobić team jumpa, więc tak. Stawmy się tu. Stawmy się tu. No i team jump, no po prostu team jump, co nie? I wlatujemy na górę. Nie ma innej opcji. Okej. Teraz tak, ty masz dwa ataczki, ty masz jeden ataczek. No nie ma zasięgu dla Mario. O, milimetrów brakuje, może tu? Nie, braknie milimetra. Niedobrze. Ty nic nie zrobisz, ona będzie musiała długą drogę przejść z tego. Chyba, że Mario nie może się ruszyć. Ajć, nie może się ruszyć. Not good, not good. Dobra, na pewno zrobimy tak. 455. Wzmocnijmy się. Podpalającym ataczkiem. Okej. I... Resistant? Oh my god, oni są odporni na ogień. Naprawdę? Naprawdę? Pokażcie mi ich. Weak Splash, Resistant Burn, czyli pogorszyłem sobie. Czyli jak źle się wybierze, to się pogarsza. Myślałem, że jak się źle wybierze zdolność, to nic się nie straci, ale to tak, to zmienia mi kompletnie zdolności, więc... Więc się odwaliło. Ojojoj. Dobra. Użyj tarczy. Co prawda dwóch tylko, znaczy jednego tylko sięgnie, ale... Dobra, Resistant, ojojoj. Dobra, może coś z plecaka. Może jakaś zdolność z plecaka. Poł? Czy Poł może rozwalić go? Zobaczmy. No nie może. A mogę go anulować? Chyba nie mogę już anulować Poł. I to mnie też... Dobra, ale zada mu więcej obrażeń na pewno. Tak, już zrespiłem Poł, czyli nie mogę go cofnąć. Najgorzej! Dobra, używamy. Jeszcze jej rozwaliłem tarczę. Nie no, to jestem po prostu mistrzem strategii. Dobra, kończymy tę turę. Okej. Wyszło bardzo dobrze. Tak, daję lajka. W sensie, okej, założyłem, jako Princess Peach założyłem tarczę dla naszego Rabbit Mario. Ale bomberka podeszła, myśląc, że mnie zniszczy. Ale okazało się, że mam tarczę. Ale przeciwnika też zraniła. Przez co Mario przeżył po raz kolejny. Co tu się dzieje? Dobra, grzybek na pewno. Na pewno grzybek wlatuje. Mario musi się wyleczyć. O Jezu, tam jest portal. Czy co, ja chyba idę od razu portal. Portal rozwalę. A na co jest nieodporny portal? To musimy zobaczyć, to mnie interesuje. Portal. A portal to jest po prostu portal. Nic specjalnego. Dobrze. Czy ty możesz coś zboostować? Nie. Czy ty możesz wejść na górę? Możesz wejść, dobrze. I czy to jest, czy ta R-ka daje mi boosta dla wszystkich? Shockwave. No target, a to wszystkich rani chyba wokoło. Czyli też dobre. 410, dobra, a czy ty będziesz w stanie zadać jakieś sensowne obrażenia? Nie będziesz w stanie. Dobra, ty musisz podejść na pewno, to tak. Trzeba myśleć strategicznie, bardzo strategicznie. Dobra, Mario podchodzi tu. Aha. Czemu mnie to zdmuchło? Wait a minute. Okej, czyli to dmucha też przez skały? Wychodzi na to, że tak? Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. I ogranicza mi to ruch, jak mnie zdmuchnie. Ulala. Very bad, very bad. Dobra. Jeszcze bardziej, nie dobra, już myślałem, że mu bardziej ograniczyło ruch, dobra. To tak, cofnijmy się tu. Są top strategie. Ops. Co złego może się stać? Wieje. Dobra, wylądowałem, jestem tutaj. Dobra, pyk. Czy mogę was obu zranić? Dobra, portal ważniejszy moim zdaniem. Atak zrobiony, portal niezniszczony. Klasyczek. Dobra, Mario, czy masz zasięg na portal? Nie masz zasięgu na portal? Oh my god. Dobra. Dajmy ciebie tu. Czy Mario może zrobić jumpa? Może zrobić jumpa. Dobra, to będzie bardzo ryzykowne, co robię. To jest bardzo ryzykowne, co robię.
Jump. Okej, i mogę podejść. Nie dolecę tam, nie ma szans. Mogę spróbować dolecieć tam, ale... Połowa. Kończy się, kończy się. Out of... What? Dobra, ale jestem tu. Okej. Jest dobrze. Portal zniszczony, nie będzie więcej przeciwników. Nie poszło po mojej myśli, ewidentnie. Ale możemy tak zrobić jeszcze, o. Jeszcze włączymy sobie obronę, Rabbit Mario. Ciężka walka, naprawdę, już jest ciężka walka. Tu już żarty się skończyły, co nie? Już nie ma tak lekko. Okej. Czy ty możesz coś zrobić jeszcze? Możesz użyć bumbreli swojej. No dobra, niech będzie. To zwykły atak, więc czemu by nie? Dobra, i tam będzie jeszcze w ogóle trzecia fala przeciwników. To dopiero będzie jazda. Dobra. Nie ma niczego w ten. Okej. Tak, kończymy turę. No niech się ruszy ten przeciwnik. A jeszcze jeden jest, zapomniałem o nim. No właśnie. Dobra, kontrę zrobiliśmy. Ten się przemieścił. Będzie atakował, no właśnie. Mhm. I drugi portal. Ło, panie, co tu się dzieje? Dymy jak 150. Jeszcze byłem w jego range'u? O, kłopoty, kłopoty. Poważne kłopoty się zaczęły tutaj. Dobra, spróbujmy to zrobić jakoś. Jakkolwiek, żeby to jakkolwiek miało sens. Dobra, chodź tu. Musimy się dostać dalej przede wszystkim, tak? Albo rozwalić tamtego wilczka, chociaż kurczę, jest portal. Ale problem. Teraz giga problem mamy, naprawdę. To już jest giga problem. Tu już żarty się skończyły. Nie sądzisz, że ta walka będzie aż tak ciężka. Dobra. Team jump. Mam nadzieję, że dolecisz. Okej. Hello. Co powiesz na... coś takiego? Trzy ataczki, no dobra. W teorii... Splash attack, w teorii... Czy coś mi to da? A jak pół użyję? Dobra. Refresh all your spark techniques okej. Możemy to jeszcze wygrać, ale będziemy korzystać ze zdolności. Wiem, że to jest trochę... nie do końca. No action remaining, okej. Zobaczmy, co się teraz wydarzy. Użyjmy tego. Okej. O, już nie mogę użyć. Dobra, już czaję, jak to działa. Nie działa to zbyt dobrze. Źle to działa, bardzo źle. Czyli już tobą nie mogę użyć plecaka. Okej. Czyli nie można sobie przywrócić dwóch umiejętności, można tylko jedną. That's bad. That's very, very bad. 0%, żebym chociaż tego mógł gościa skosić. No w teorii mogę, ale... to będzie mnie kosztowało... chociaż tamtego też bym dał radę. Może portal nawet dam radę, dobra, spróbujmy. Szybciej! Nie mam już? Oh my god, dobra, koniec tury. Tragedia. Myślenie nie jest moją mocną stroną. To już ewidentnie widać, że to nie jest moja mocna strona. Jeszcze portal. Okej. Dobrze, z portalu tylko bomberka. Jeszcze jeden portal? To chyba żart jest jakiś. Dobra. Oczywiście, że ją zdmuchnęło. Jakżeby inaczej. Dobra, team jump, lecisz. Drop. Bomberka dash. Pick up. Rzut i teraz możemy odfrunąć. Jep, dobra. Jeden przeciwnik mniej. Mario. 410, nie mogę. W sumie z portalu wyjdzie bomberka, więc w sumie nic złego. Tak jakby na to nie patrzeć. Dobrze, team jump na pewno. Mario nie doleci, musisz podejść tu. Mario, team jump. Dobra, na pewno dolecimy tam. Mario jest zrobiony, zrobiłem go pod latanie, więc... no właśnie, musiał dolecieć. Dobra. I nie mam zasięgu do ciebie, żeby cię zdaszować. Oh my god. Oh wow.
Dobra, reflektor mi nic nie da. Nie masz zasięgu. Niedobrze. Dobra. Na pewno w ciebie będę chciał. Chociaż, zobaczmy, mam jakiegoś... Dobra, reflekt. Okej. I na pewno będę chciał się pozbyć ciebie. Z ciebie i tak coś wyjdzie. No już tego nie pokonam, tego portalu. Dobra, rozwalamy to. O, wow, dobra, chyba tam dalej już powinno mi pójść lepiej. Ale no na dwie postacie ciężko się gra. Ewidentnie się gra ciężko. Dobra, ty jeszcze możesz coś zrobić? No to wylecz się chociaż. Chociaż tyle, co nie? Dobra, skipujemy tę turę. Tak, skipujemy tę turę, zdecydowanie. Co wyjdzie z portalu, co wyjdzie z portalu? O ja, to bomberka. Dobra, nie zadała mi prawie obrażeń, więc jeszcze jeden portal? O, one będą się w nieskończoność chyba pojawiały. Dobra, rozwalam te, rozwalam to po prostu. Powinienem to zrobić już na samym początku. I nie patrzeć na to, co się dzieje. O, i teraz mogę sobie swobodnie tutaj przechodzić. Mhm. 410, dobra. Chociaż tego portalu się pozbędziemy. Będzie chwila wytchnienia. Szkoda, że się nie da jakby naszych tych sojuszników niż tych resać, co nie? Dobra, co może wyjść z portalu? W sumie nic dobrego. Okej. Dobra, restyle cooldowns. A to co nam da? Start a brand new move pace whenever you got on the battlefield. I będę mógł się przemieścić. Czy to mi coś pomoże? Chyba nie. Dobra, spróbujmy zakończyć tę turę po prostu. Chyba tak mi się wydaje, że to będzie sensowne rozwiązanie. Chociaż... Dobra, Mario niech sobie to odpali. Nasz rabbit Mario nie żyje. Dobra, Team Barrier nie. Zaoszczędzimy to, zobaczmy co wyjdzie z portalu. Pewnie bomberka. Jep, bomberka. No właśnie, więc została rozwalona. O, i kolejny portal. O. Coś ciekawe, to ci dopiero numer. Kolejny portal, co nie? Dobra. O, ty nie będziesz w stanie tam wejść. A to jest dobre miejsce. Musimy team jumpa ci zrobić, taktycznego. Come on, come on, come on. Dobra, udało się. Dobra, Mario wejdzie. Mario Rabbit leży cały czas tam. Leży i płacze. Dobra, team jump tu mogę zrobić. Tam jest kolejny ten. A jak to w ogóle wygląda dalej? Aha. Tam ten portal się otworzył, więc not good. I mamy tak, trzech przeciwników na tej części. Tam ci w ogóle nie podejdą, więc o to się nie muszę martwić. O, tu w ogóle jakie pole bitwy się zrobiło. Ojej. Dobra, trzech przeciwników. Dwie bomberki. Ta bomberka zrani tego. W tego mogę rzucić kolejną. Dobra, to tego na pewno uda nam się, tego uda nam się rozwalić. Trzeba to dobrze przemyśleć, co nie? Okej. Ty już nie możesz latać, czyli tylko Mario może polecieć. Dobra, team jump. Zdecydowanie. Oni nie mają włączonego tego wykrywania chyba. A w sumie to stompa mogę zrobić. Czy to było mądre? Chyba nie. Nope, to nie było zbyt mądre. No, straciłem ten. Ajajaj. Ten stomp mnie skusił za bardzo. Za bardzo mnie skusił. No. Dobra. Turbo charge. Yep, turbo charge, zdecydowanie. Let's go. ...250. Dobra, give me that. Okej. I mogę dać nam barierę. Może się teraz przydać, zaryzykujmy. Bariera może się przydać. Okej, siema Mario. Widzicie, i tak by wyglądały wszystkie walki, które byśmy... Ojej, to go nie załatwi. ...które chcielibyśmy stoczyć. Mhm. Albo jednego, albo drugiego. Dobra, wolę tego. Ten jest bardziej niebezpieczny. O, on za barierką stał, czyli w ogóle go nie zniszczyłem. Niedobrze, bardzo niedobrze. Teraz te bomberki idą. Zdmuchło je. Niemądre bomberki. Dobra, barierka się przydała. O. Ale sobie no odpalali teraz. Dobra, stąd wyszło co? Bomberka kolejna. Nie za specjalnie mi się to podoba, powiem szczerze. I kolejny portal.
kolejny portal, dobra. Mario, co może Mario nam zrobić? Tutaj, ruszyć się. Ruszyć się w złym momencie. 50%. No któryś musi wejść, no właśnie. Ale wykonałem atak, więc już teraz się nie ruszę. Dobra, jeżeli tam się dostanę, to już będzie ostatnia część, czyli zniszczyć to coś wielkiego. Okej, dobra. Wróćmy się. Dobra, chcę wrócić do moich bohaterów. Mario, możesz coś jeszcze zrobić. Nie możesz się ruszać, ale możesz się uleczyć. Okej, I take it. Team jump, doleci. Probably. Ledwo co na styk, ale jest już tam. Dobra, to już jest git. Teraz skipujemy tę turę. Jesus, to za ciężka walka. I bomberka do mnie idzie. Ale bomberki to raczej nie są jacyś specjalni moi przeciwnicy. Tak mi się wydaje. Te wilczki są najgorsze, no. Wilczki są najgorsze. Bomberki raczej mi pomagają, szczerze mówiąc. Bo można je bardzo szybko i łatwo zdaszować. I to tyle, co mogę zrobić. Okej. Dobra, i tu wieje na pewno. I tu porządnie wieje. Okej, dobra, weźmy tą bomberkę. Pick up. Rzućmy na te dwie. Ładnie, wybuchły. Teraz tak. Możemy zniszczyć też tą jeszcze. Tak też zrobimy. Jestem za zasłoną, ale mogą mnie trafić. Natomiast Marian nie może zrobić nic. Nie może wejść. Nie może przejść. To mnie wtedy da tu. Dobra, skipujemy tę turę. Skipujemy tę turę. O, prawie bomberka chce podejść już tutaj pode mnie. Okej. Dwa wilczki tak naprawdę zostały do zniszczenia. To nie jest dużo, to nie jest dużo. Jest szansa na wygraną. I to spora szansa na wygraną. Enter. Dobra, wchodzimy na pewno. Bomberka. No, tutaj trzeba będzie się jakoś fajnie przemieścić. Aha. Mario może dotąd podejść tylko. Dobra, ty chodź tu. Kap. Dobrze. I chyba to tyle, co mogę zrobić w tej sytuacji na razie. I ja mógłbym ich podleczyć, ale mają całkiem sporo życia. Skipnijmy tą turę. W następnej turze muszą oni wyskoczyć, na pewno. Aha, dobra, bomberka walnęła. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Och, okej. Tu wychodzi kolejna, dobra. Ona musi podejść maksymalnie jak się da i Mario też musi podejść maksymalnie jak się da i muszą polecieć. Dobra, teraz Mario. Team jump. No nie! Au! Dobra, dobra, jestem w bezpiecznym miejscu. A, za tymi skałkami da się chować. Dobra, dobra. Nie ma tragedii. Dobra, czy możesz coś mu zrobić? Możesz. Czy on jest odporny na wodę? Muszę to sprawdzić. Teraz już będę sprawdzał. Resistant weak na ogień nie jest odporny. Czyli gdyby Mario go zaatakował, prawdopodobnie. I... Nie, gdyby tamten... Aj, ten Rabbit Mario. Ale leży Rabbit Mario. Okej, co mogę zrobić? No myślę, jakby taktycznie próbuję podejść do całej sytuacji. Powiem wam szczerze, ale... tą bomberkę rozwalmy i może tą bomberkę rozwalmy. Dobra. Odbicie, czy może wzmocnienie? A odbicie sięgnie? Ty, może by ją sięgło jeszcze, wzmocnienie. Stań sobie tu... Oh my god! No way! No way, no way. No way. Dobra, to wszystko, co mogę zrobić aktualnie. Stanąłem w złym miejscu. I teraz też stanąłem w złym miejscu. Wow. Teraz będzie mnie cofało, co te... Oh my god.
Dobra. To się przyda na pewno. To jest jeszcze do wygrania. To jest jeszcze do wygrania. Ja wciąż wierzę, że się uda. Dobra, może tarcza? Nie, ty potrzebujesz leczenia zdecydowanie. Grzybka. Okej. Enemies. Nic nie zrobili, nic nie zrobili. Teraz ten sobie odpalił. I tu wyszła bomberka. Dobra, te bomberki z portali nie są złe. Ja bałem się, że z portali będą wychodzili ciężsi przeciwnicy, ale na szczęście nie. Cóż za potężna bitwa. Dobra, ty potrzebujesz się dostać tam, ewidentnie. I zdmuchnij ją teraz. Nie? Dobra, nieważne. Team jump. Lecimy, lecimy, lecimy. Ops. Dobra, jestem w dobrym miejscu. Mario też zaraz będzie w dobrym miejscu. Okej. Czyli tu. Dobra, podejdź tu ładnie. Team jump. I lecimy. Ops, mogłem spaść na niego. No i co tam, siema. No nie gadaj, że on ją co... Naprawdę? Come on, stała w dobrym miejscu. Ten wiatr ma za duży zasięg, to jest niesprawiedliwe trochę. Niesprawiedliwe. Dobra, on ma odpalony ten, wykrywanie. Jego na pewno nie sięgnę, dobra. Na pewno taktyczny dasz leci. Turbo charge. Let's go. Dwa ataczki. Zdecydowanie. Dobra, zostało mi tylko rozwalić to wielkie. I ewentualnie nawet nie muszę już przeciwników niszczyć, bo to mi kompletnie nic nie da. Dobra, let's skip. Skipujemy tą turę. O, biedna bomberka przyszła. Jest kolejny portal. Naprawdę miała zasięg? Naprawdę? Oh, come on. Dobra. Nie, nie, nie przemieszczam się, nie przemieszczam się. Nie ma takiej opcji. Aha, aha. Dobra, teraz. Okej. Teraz ty możesz tylko supportować tak naprawdę. Na pewno tarczę dajmy. Co innego mogę zrobić? Nic innego nie mogę zrobić. Tylko Mario teraz jest w stanie tutaj coś ogarnąć. Dobra. 685? Aż tyle? Aż tyle? What? Dobra. Jeżeli wejdę tu, to zejdę na dół. I on będzie miał mnie w zasięgu. A czy teraz mogę go? Nie mogę. Dobra, no to co? Ryzykujemy chyba. Chyba nie będzie tak źle. Wystarczy to wielki te posąg zniszczyć i tyle. Dobra, skipujemy turę. Przeciwnicy atakują. Jest i bomberka. Oho. Oho, jest i kolejna. Dobra. No jakby critical wszedł, to nie byłoby źle. 0%. Dobra, czy masz zasięg? O nie, wieje, wieje. Czy masz zasięg do tej maski? W sensie do tej, no do tej twarzy. Ciekawe. Nie ma zasięgu. Niedobrze, niedobrze. Ale dobra, wykombinujemy coś. Nie potrzebuję. Nawet nie, ja nie potrzebuję. Chodzimy tu. A to jest portal. To nie, to jednak nie. Cofka. Szybka zmiana decyzji. Dobra, może wejdzie critical. Proszę. 20% jest. Nie wszedł. Dobra, użyjmy tego. Skip. I skip tury. Co złego może się stać? Okej. I kolejna bomberka. Mario żyje, trzyma się. Jest git. Zaufajcie mi, jest git. Niszczymy to i koniec. To jest wygrana. Mówiłem wam, że się da to wygrać? Mówiłem wam, że się da to wygrać. Ale ile to kosztowało mi energii. I za to dostaliśmy piękną cutscenkę. Brawo. A to dopiero pierwsza część tego kryształu. Purified Darkness Energy Crystal Obtained. I duży, duży level dostaną. No, zabrakło jednego punktu expa, żeby mieć 12 poziom. Ciekawie, ciekawie. Next, zobaczymy co teraz się wydarzy. W końcu oczyściliśmy to miejsce z tego, że tak powiem, niedobrego śniegu. O! Udało się. Te najgorsze lody topnieją. Zamieć porobiona.
Oj, nowe miejsca są. Nowe miejsca się odblokowały. Trzeba będzie posprawdzać na pewno. Ale to myślę, że będę sprawdzał poza odcinkiem, bo to będą bonusowe rzeczy. Tylko główna misja będzie tutaj jakby taka najważniejsza. Jest i Mario. Pięknie. Wow. O, coś się otwiera. To co teraz? To dobre pytanie. Dobra robota. No. Czyli nie ma już zamieci, tylko jest śnieg, czyli taki przyjemny śnieg. O. O, pałac. O, pałac. To nie brzmi dobrze. Pałac nie brzmi dobrze. Aha. Okej, i mamy statek. Okej, co robi statek? Czyżby statek pozwalał nam dostać się w inne miejsce? O! Ci najgorsze już za nami. The real storm just began. Okej, czyli prawdziwy storm. Cold mountain of the mountain. Cold mouth of the mountain, czyli zimne usta gór. Tak się nazywał ten quest. Dobra, teraz mamy quest z pałacem. Zobaczmy chociaż jak on wygląda z bliska, bo jestem ciekaw. Dobra, na pewno to możemy sobie odblokować. No ładnie, ładnie, bardzo ładne miejsce. Tu już się ładnie zrobiło na pewno. Tam jest ten pałac, ojojoj. No, zobaczmy jak na mapie to wygląda, bo jestem ciekaw. O, nowy Spark będzie, dużo questów. Te wszystkie questy poboczne, to ja wam mówiłem widzowie, te questy wyglądają tak, że nie ma żadnej cutscenki, po prostu jest walka, wygrywamy walkę, zdobywamy expa. Więc ja te questy robię poza odcinkami, żebyście nie mieli jakichś takich nudnych, tylko te główne misje robimy na odcinkach, więc myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy i po prostu w następnym odcinku już będę miał znowu podlevelowane postacie i zrobimy ten wielki pałac, który widzicie tam w oddali.